Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 9 odcinek z naszej serii Zagramy w Prince of Persia Dusza Wojownika. I teraz tak, co mi zrobi ta wajcha w zasadzie? Ona mi chyba tą windę mi naduda, tak? Chyba tak. Okej, okay, wydaje mi się, że my w tym momencie będziemy musieli na pewno... Tylko czekajcie, mi się naładuje ten pasek od zwolnienia czasu. I zaraz sobie ruszymy dalej. Dobra, lecimy. Szybko, bo to się kończy. Okej, okay. Dobra, jesteśmy, mamy to, super. No dobra, tylko teraz co dalej? Tędy chyba, tak? Oho, to że wskoczył. Dobra, ten to w ogóle jakiś jest orientowany w temacie koleś, widzę, ale spoko. Sarako, o kurde. Tamten nas rzuca jeszcze, a czemu oni się nie ruszają? O kij chodzi? Co, nie, coś zbugowani są? Czemu? Ej, Andrzej! Jaki łeb, czemu on się w ogóle nie chciał ruszyć? Co za chłop? Może mnie tu miało nie być w ogóle? Bez kitu, może ja tu, nie wiem, może miałem tu nie spadać? Nie wiem. W ogóle, moi kochani, wam powiem, że... może tędy? Poczekajcie, ale co mi to da w zasadzie? Nie wiem. Aha, takie coś! Dobra. I co, że teraz tędy? Dokładnie. Aha, i tutaj, dobra. Rozumiem, tylko uważajmy dalej na tego chłopa, co mi tam naparza tymi bombami na tego kolosa. A, moi drodzy, nosi mnie w takim sensie, że już nie mogę się doczekać tego God of War'a, nie? Bo w momencie, kiedy to nagrywam, nie mam jeszcze dostępu do plików, a, moi drodzy, dostęp do plików będę mieć dopiero o godzinie 17. Więc, no, a teraz jest chyba po 14 trochę, także już naprawdę ja już się tak niecierpliwie... Masakra. Już mi po prostu wszystko irytuje, nie? Ja już chcę odpalić tego God of War'a, zobaczyć, że to działa, upewnić się, że wszystko jest w porządku i tak dalej. Ech. Dobra, idziemy tam jeszcze, musimy kręcić. Okej, okay, poszło. Dobra, widzę, że aktywowaliśmy jakiś mechanizm znowu, dobra. O kurde, takie zaawansowanie bieganie po ścianach nas czeka chyba, co? Bez kitu, dobra. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jedno. Dobra, także jesteśmy dalej, obyło się bez jakichś większych ceregieli. Ale co ja w tym momencie mam zrobić? Mam skoczyć na to? Oj, chyba nie. Moment. Chyba, że... Oj nie, tam w życiu nie doskoczę. O kurde. Chyba, że ja na tą półkę mam spaść niżej, o. Tak, bez kitu, dobra. Okej. Okay. Księciu, nie wiem, jakim cudem ty się tego złapałeś, ale... Ale spoko. Obróć się, Andrzej! Ej, co jest? Czemu się nie chciał obrócić? Dobra. Okej, lecimy tędy. Dobra. I tu już nie wskoczę, czyli musimy sobie przejść teraz tutaj. Ja pierdzielę. Nie, ta lokacja naprawdę mocno mi w głowę zapadła. Teraz czekajcie. A czy my się przypadkiem nie wracamy? Nie, tu nas nie było, dobra. Nieważne! Okej, okay, co teraz, na to mam skoczyć? Nie, też nie, dobra. Chodźcie panowie, pijemy się, klepa, klepa. O kurde, co jest? Aha, i znowu teraz mam, dobra, dobra. Okej, okay, mam nadzieję tylko, że ten rzut tego kolosa mi tutaj nie zrąbał czegoś. W takim sensie, że ja mam nadzieję, że wiecie, ja tam dam radę wskoczyć teraz, ale dobra. No raczej powinno się udać, ale jeszcze zobaczymy. Dobra, także lecimy na górę. No i moi drodzy, już naprawdę tak się strasznie dzisiaj niecierpliwie na tego God of War, że nie macie nawet pojęcia, nie? Dobra. Chociaż podejrzewam, że wy się równie mocno niecierpliwicie, tak jak ja. Dobra. I teraz tak, tędy. No jakże mówisz, już po prostu wszystko dzisiaj irytuje po stokroć i tak dalej, nie? Bo wiecie, siedziałem wczoraj do północy i liczyłem, że to God of War'a sobie odpalę, nie? Chociaż zobaczę tam, wiecie, ustawienia graficzne, czy to wszystko ładnie działa, czy nie działa. No, ale niestety nie zobaczę, bo muszę poczekać właśnie na godzinę 17, no bo w naszej strefie czasowej gra się odblokuje równo o 17. Dobra, także obracajmy sobie jeszcze korbą, no trochę szkoda, bo liczyłem na to, że zagram właśnie wcześniej, no ale cóż. Niech i tak będzie, tylko też wiecie, ja się nie mogę na niczym w ogóle skupić, nie? Myślę o tym God of War'ze ciągle i naprawdę, no nie jestem w spokój. Naprawdę nie jestem w stanie. Dobra. Okej, okay. Czyżby wszyscy? Chyba wszyscy.
Dobra, to co, my musimy biec tutaj. Łe, szybko! O kurde, ale to teraz korzystam z glitcha gry, nie? Autentycznie, ja pierdzielę. To było na farcie z solidnym. Dobra. Mamy kolejną korbę, także kręcimy. Nie wiem, czy... Kurde, ale kręcenie tymi korbami to jest porażka. Jakaś kręcimy, to tak drewnianie robi. Dobra. Okej, chyba poszło. I co dalej? Dobra, czyli widzę, że jakby cały mechanizm mamy w tym momencie gotowy. Możemy się udać gdzieś dalej, dobra. Teraz to chyba tędy, nie? Dokładnie. Dobra, uuu. Proszę bardzo, mamy skrzyneczkę. Okej, to niby jest jakieś chyba... No tylko teraz pytanie, czy ja mam się udać tutaj? No bo tędy? Aha, ja tu nie przejdę, czyli musimy tam iść, dobra. Okej, czaję. Coś z drugiej strony. Nie, tam nic nie ma, dobra. Także... Ech, księciuniu. Czekajcie, czyli ja muszę... skoczyć tutaj, dobra. Przeskoczmy tego gościa. O kurde, nie o to do końca mi chodziło. Au. Dobra, muszę teraz go spróbuję przeskoczyć. Dobra, wyszło. Okej. Ja naprawdę już się tak nie mogę doczekać. Okej, to zeskakujemy. I co dalej w zasadzie? Oj, chyba nie tak, moment. Zabijać to my się nie chcemy. Tylko co ja... Aha, tu po ścianie, dobra. Kurde, ten dalej tam we mnie rzuca. Dobra. Spokojnie, kolego. Niedługo cię ubiję. Nie będzie już rzucania. Okej. Teraz chyba muszę stąd spaść, dokładnie. No i co tędy? A, my sobie mościk otworzyliśmy, dobra. Siema, kolos. Już sobie nie porzucasz. Dobra, to lecimy z nim w takim razie. O kurde. Halo, ja bym chciał się ruszyć, o dziękuję. Dobra, no kamera nie pomaga. Au! Dobra, pięknie, skakujemy na niego. Czemu nie ma muzyki? To jest głupie. No, ej, co jest? Kurde, przecież zrobiłem unik. Nie wiem, czemu to nie zadziałało. Au! Co to kurde było? A czemu nie ma muzyki? Brak muzyki to jest bardzo złe w tej grze. Bo muzyka jest świetna. Jak nie gra, to jest lipa. Dobra. Teraz już chyba ostatnie ciepnięcie będzie. Dawaj go, księciuniu. Dobra, poszło chyba. Okej, mamy to. Slow motion. Huć. Prosto w kark. Dobra, ładnie. Dobra. Okej, ale czemu nie ma muzyki? Kurde, no. Lipa strasznie. Ale dobra, kolos pokonany. No i co, my musimy chyba udać się teraz w tą stronę, nie? Ale co ja mam tu zrobić? Nie mam wpiec po tym? Nie. Kurde, cholera wie w sumie, co ja mam z tym zrobić teraz. Bo jakby tu przeszedłem. Kurde, gra czasami bardzo niejednoznacznie mówi, gdzie ja mam przejść. Chyba, że nie wiem, a tutaj to? To coś tutaj? Nie, no tu jest... okej. No to nie mam pojęcia, co ja mam się po prostu cofnąć? Tak, chyba mam się po prostu cofnąć, dobra. To lecimy w takim razie. Dobra, uwaga. Jeszcze ten piesek mnie od tyłu ubierze, ale spoko. Poradzimy sobie. Nie, gdzie ten pies jest? Co, on spadł czy co? On spadł bez kitu. Okej. Dobra. Aha, bo czekajcie, my musimy w tym momencie uruchomić ten mechanizm w przeszłości. O kurde. Dobra, to trzeba inaczej zrobić. O, w ten sposób. Dobra. Dobra, czyli chyba rozumiem. Teraz ten... ten mechanizm został, o kurde, został uruchomiony przez nas. Kurde, uwaga, bo jestem na strzała. Ten mechanizm został przez nas uruchomiony w przeszłości, więc w teraźniejszości teoretycznie powinien działać, tak? Tak by się wydawało. Kurde, księciu, co ty robisz? Dziabaj go. Dobra, jeszcze raz. Kurde. Dobra, chyba umarł ostatecznie. Okej, no to skaczemy. Ciep, dobra. W przeszłości na całe szczęście Dahaka nas nie goni, więc na luźnej bagiecie. Kurde, o nie.
Dobra. Wiecie co, może ja te psy ominę? Wow, na styk to było. Dobra, uwaga, uwaga. O, shit! Moment. To dużo salt, dobra. Teraz uwaga, uwaga. O kurde, moment. Jak to trzeba teraz zrobić? Okej, okay, dobra, mamy to chyba, ja pierdzielę. Ja w ogóle mam nadzieję, że ja dobrze idę, nie? Bo jak idę źle, to będzie lipa niezła. Dobra. Także zapiszmy sobie gierkę, no bo jakiś tam postęp zrobiliśmy. Dobra. Okej, okay, co dalej? Ej, co jest? Aha, guziki, a, bez... dobra, portal jest aktywny, ja się dziwię, czemu guziki nie działają, dobra. Ale mówię, mam nadzieję, że robię dobrze, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, tego rozwiązania aż tak. Au! Czemu to jest takie głośne? Dobra, także jesteśmy w teraźniejszości w tym momencie i miejmy nadzieję, że no, zadziała to. Dobra, zapiszmy sobie. No teoretycznie powinno, no ale zobaczymy, co tu się wydarzy. Dobra, tu sobie zapisujemy, okej. No i dobra, moi drodzy, lećmy dalej. Okej, tu pułapki nie działają. Na całe szczęście, także możemy sobie elegancko przejść. Mówię, ja mam nadzieję, że ja dobrze zrobiłem, bo jak nie, to... to będzie niezła lipa. Dobra. Kurde, nie, mamy już zupełnie inne rzuty kamery, więc na przykład... nawet na podstawie tego możemy wywnioskować, że chyba zrobiłem coś dobrze, ale... kurde, nie wiem, ta gra czasami strasznie... o! O nie, weź to teraz przeskocz. No właśnie, kurde. No! Ja pierdzielę, księciuniu! Okej, nie o to mi chodziło. Au! Ale mroczna muzyka jest, to mi się podoba. Dobra. Tylko teraz pytanie, no jak ja mam to zrobić teraz, żeby się... nie. No tak to nie, ale w ogóle to jest śmieszne, że księciu się z takiej wysokości zabija, serio. No, widzicie to? Kurde. No, ja pierdzielę, szlak mnie zaraz trafi z tym. Kurde, jak to zrobić? Nie, no tak to na pewno, nie. O! Dobra, mamy to. To teraz księciu, dawaj na dół. No, ale tu jest już chyba bezpieczna wysokość. Dobra. I co tu dalej trzeba zrobić? Jakby... ja pierdzielę, ej, ta kamera to jest po prostu jakaś porażka momentami. Naprawdę. Okej. Kurde, strasznie jakoś mroczno tu jest, nie? Dobra, i zobaczmy, co tu się wydarzyło. Bo w sumie jedno wielkie nic się nie wydarzyło. Nie wiem. Chyba żadnego przejścia nie mam otwartego w tym momencie. What the hell? Co ja mam teraz zrobić? Chyba, że co, że tutaj? Nie. Ja zrobiłem coś chyba źle, wiecie, bo... kurde, co ja mam zrobić teraz? Ja pierdzielę. Czasami jest... nie wiem, to jest tak niejednoznaczne momentami, że ja tu mam spać po prostu? Nie wiem, no to zupełnie nic nie ma. Nie wiem, jakby na te deski? Nie, no chyba nie. Kurde, nie wiem, co ja mam tu zrobić teraz. Ale generalnie zrobiłem chyba źle. Wydaje mi się. Dobra, moi drodzy, to może ja poza nagraniem pokminię, co ja mam zrobić, bo naprawdę nie mam pojęcia, ale chyba źle zrobiłem, że się cofnąłem w ogóle. Dobra, to ja w takim razie, no cóż, robię cięcie i widzimy się za chwilę, jak ja to ogarnę. Dobra, jestem z powrotem, po prostu drugiego takiego ślepego na YouTubie, jak ja, to chyba nie ma, nie? Patrzcie. Ja pierdzielę, masakra. No nagłowiłem się trochę, powiem wam szczerze, nie? Nie, no ale tego to bym się w życiu nie spodziewał, poważnie, że tu trzeba się tak wspinać, kurde. Nie strzeliłem tego zupełnie. Teraz? Kurde, nie, no czuję się tak głupio teraz przed wami. No jak ja mogę tego nie zauważyć? Ja pierdzielę, no mówię, największy ślepiec na polskim YouTubie, nie? Dobra, to czekajcie, bo tu muszę się odbić, o właśnie. Dobra, i tu mamy otwarty mostek teraz, okej. Okay. Ja pierdzielę, nie, naprawdę, o kurde. Jest mega głupio, nie? Nie, naprawdę nie wiem, jak ja mogę tego nie zauważyć, przecież to jest jakaś parodia.
Dobra, uwaga, uwaga. Ile tych psów jeszcze? On spadł czy co? No, on spadł, dobra. Okej, to używamy tej korby i lecimy. Ja pierdzielę, nie, ja się czuję jak idiota ostatni teraz, nie, naprawdę. Ja nie wiem, jak ja tego mogłem nie zauważyć. Dobra. Obracaj mi tę korbę, księciuniu, i lecimy do góry chyba, tak? Do góry czy w dół, nie wiem w sumie. Coś tu się kręci, zakręca, ale co tu się dalej wydarzy, zaraz zobaczymy. Kręcą się młyny. While I rush about activating towers, no doubt the Empress is busy creating the sands. Okej, zaktualizowano cel na mapie. Wróć do komnaty Klepsydry. Przeszłość. Dobra. Okej, moi drodzy, czyli udało się. Także teraz sobie możemy bez problemu tędy tutaj wrócić. Dobra. O kurde. A jak ja mam tu teraz przebiec? Ty lol. Moment. Oj, to było złe z mojej strony. Dobra, teraz szybko. Okej. Pięknie, na jednym spowolnieniu. Dobra, musiałem się skupić, sorry, że tak nic nie mówiłem przez chwilę. Dobra. Okej, no to lecimy dalej, moi drodzy. O, chyba jacyś przeciw... O kurde. Jak mi zeskoczył skubany. Uwaga, uwaga. A, zniknął sobie po prostu, dobra. I teraz co? Tu sobie zeskoczymy. A, i po prostu po tej... Dobra, dobra. Teraz tutaj. I jeszcze jedna, okej. No i pięknie, kurde. Żebym się ześliznął jak normalnie jakiś profesjonal ześlizgiwacz, dobra. Tu jest czysto, czysto, czysto. Lecimy teraz tędy, okej. Znowu po fladze. Ło. Dobra, trochę ta flaga nam miotała, ale spoko, daliśmy radę. I jesteśmy w sumie na początku, tam gdzie byliśmy, dobra. Także ładny, prawda, sprytny powrót. Aha, i tu sobie po prostu zjedziemy drabiną, dobra. Okej, moment. Drabina jest z tej strony. Dobra. Okej, tylko... tam chyba teraz, dobra. Ło, shit! Doskoczyłem. Nie wiem, jak to się stało, ale spoko. Dobra, zapiszę sobie gierkę i ruszajmy dalej. Już tak zmordowałem wystarczającą ilość czasu na pierdoły. Nie no, naprawdę, kurde. Powiem wam, naprawdę nie mam pojęcia, jak ja tego nie mogłem nie zauważyć, nie? No czuję się jak debil ostatni po prostu. Co się stało? Aha, nie zginąłem, dobra, coś się chyba zbugowało. Okej. Ale takie ugi bugi to jest spoko, dobra. Tu nic nie ma, no dobra, moi drodzy, no to ruszajmy dalej. Ja sobie jeszcze tylko postaram się pozbierać te piaski. Jak najwięcej, bo jeszcze mogę dwa zebrać. Także przydałoby się przy... Kurde, księciu już zbieraj. No to tyle z pozbierania, dobra. O nie, jeszcze kolos. No to nieźle. Ale jest muza przynajmniej, jest muza. Pięknie. Dobra, dawaj księciu, skakujemy na niego. No i postaram się robić uniki, ale... O kurde. No, ja nie wiem, jak to działa. Kurde, zrobiłem ten unik, a księciu jakby, nie wiem, nie zareagował mi, czy... Nie wiem, kolos mimo to i tak mnie dziabnął i może zrobiłem ten unik, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, dawaj księciu, lecimy z nim. Kurde, ale ten kolos strasznie szybko się pokonuje z tym mieczem teraz. Dobra, no i pięknie, kurde, walka na 10 sekund, nie? Taki niby groźny przeciwnik, a jego ciep, tako, kurde, z buta mu wjechałem i tyle. Dobra. Okej, jest slomo, kolos znika, magik znikam i te sprawy, dobra, udało się. Jak ktoś jeszcze mnie napadnie? Chyba nie, dobra, to zwijamy stąd w takim razie. Tyle piasku mi wystarczy, myślę. Dobra. Kurde, muza jest zarąbista w tej grze. Dobra, teraz tak, musimy w ten sposób, okej. Dobra, no i co? Chyba do góry, nie? Wracamy tak samo jak przyszliśmy. Dobra, tam się nie wespnę. Ale ta kamera jest za blisko. Zdecydowanie. Dobra. Teraz już wszystko, że widzę. O kurde. Ten na dwa strzały pada. Okej, ten na strzała, spoko. Też dobrze. Okej, porozmawiam sobie to jeszcze tutaj. Aj, niestety nie, piasków nie ma, no dobra. To lecimy dalej, ja wyjściu. Dobra, okej, tu sobie zapiszemy, żeby mieć checkpointa, no bo wiadomo, jak mnie pułapki zabiją, jak mnie pułapki zabiją i zginę, zabiją i zginę, nie, no przecież jak mnie zabiją, to nie zginę, zginę w połowie. Ja pierdzielę, czasami po prostu, nie wiem, czasami to ja gadam jak potłuczony. Dobra. Okej.
No to co, cyk na drabinkę. O, a patrzcie, jak ja tu teraz sprytnie to rozegram, patrzcie. Patrzcie, o, ciep. Haha, ja ominąłem piły. Wiem, to był szczyt sprytu po prostu ze strony Homo sapiens. Dobra, teraz czekajcie, musimy sobie otworzyć tu przejście. Może jeden piasek dostanę? O, dostanę, super. Dobra. Na pewno będziemy tu musieli użyć slow motion. Niech się tylko otworzy do końca, okej. Okay. Lecimy, 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 nie śpimy! Dawaj, dawaj, bagiet są Michael, dobra, poszło. O kurde. Okej. Okay. Muszę sobie może wezmę stąd piasek, powinienem raczej dostać, dobra. Okej, okay. Hopsasa, dobra. No i teraz, moi drodzy, trzeba jakoś zejść na dół, tylko pytanie jak? Czekajcie, bo nie pamiętam. Jakoś tu żeśmy wcześniej schodzili. Nie wiem, tym? A cholera wie w sumie. Być może i tędy. Chociaż... nie. Nie, tędy chyba nie. Tędy chyba po prostu, tutaj. No, bez kitu, dobra. O kurde. It has learned to find me in the past. I don't have time for this. No i to była bardzo dziwna scena, bo z jednej strony jakby no nie wiem, Dahaka chciał nas ubić, ale wziął tego nie wiem, ten cień tego demona drugiego, nie wiem jak nazwać go w sumie w tym momencie. Znaczy, jakby ja wiem kto to, ale no nie chcę wam zdradzać oczywiście. Dobra. Tylko teraz tak, ja muszę chyba ruszać do przodu, nie? Prosto, tak mi się wydaje. Zaś te cholerne pułapki. Co jest? Aha, no to fajna zgliczowana pułapka. Dobra, biegniemy na pochybel! Dobra. Ja no już nie mam 1/3 życia, to jest jakaś przesada, ja pierdzielę. Dobra. Okej. Okay. Dawaj, księciu, nie speedrun, lecimy, co się będziemy pierniczyć. Dobra. Dawaj, 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 o kurde, szybciej, szybciej, księciu, książę, książę, dawaj, dawaj, dobra. Poszło. Okej, okay, ale mnie to irytuje, że już tyle życia nie mam. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś tragiczne w skutkach dla mnie. Dobra, czekajcie, teraz musimy sobie przejść, otworzyć do tej komnaty klepsydry. Okej. Okay. Tu chyba nie trzeba piasku używać z tego, co pamiętam, raczej księciu nie spokojnie zdąży. No, dokładnie, dobra. A, tą fontannę, na całe szczęście, dobra. Jakby nie było, to byłaby niezła lipa. Dobra, także zapiszmy sobie gierkę, moi drodzy. Tutaj sobie zapiszemy elegancko tego. No i co, lecimy. Time is running low. You ready? I've been thinking, Kailina. There is little for you on this island, and there will be less still once I've stood before your mistress. Come with me to Babylon. You'll have a chance to begin a new life, free from the evils of this place. I'm sorry, Prince, but I cannot take you up on your offer. No, księciuniu, chciałeś sobie wyrwać i coś ci nie wyszło. Wiecie co, ja sobie zapiszę. Bo możliwe, że tam będzie coś, jakaś gruba akcja. Z tego co pamiętam, więc zapiszmy sobie. Dobra. Okej, okay, i lećmy dalej. Ja cię wolę zapisać, bo to po cutscence, nie? O tak, to jest ta gruba akcja. Where is the Empress? Where are the sands? What are you doing? You've trapped us in here! I am sorry, Prince, but only one of us can cheat fate today. You are the Empress! I told you to leave, and yet you kept coming back. I began to wonder. If you could change your fate, perhaps I could change mine. No i moi drodzy, zaczynamy walkę z Kailiną. O kurde. Ona z tego co pamiętam jest dosyć trudnym przeciwnikiem, także musimy tutaj naprawdę uważać. Okej, okay, uwaga, może... Ej kurde. Dobra. Ok.
pędziabnięto trochę. Aj, kurde. Księciuniu, no unikaj mnie jak cię. Ja już nie mam pół HP, no to XD. Pamiętam, że ta walka naprawdę była cholernie trudna. No co jest skubana? Uwaga. Aha, ja już umarłem. No to nieźle. Dobra, szykuje się naprawdę sympatyczna walka, co? Ja pitole. To będzie masakra jakaś. No ale mówię, dobrze pamiętam, że ta walka jest trudna. O kurde. No dobra. To lecimy jeszcze raz w takim razie. Trzeba usiąść na spokojnie. Dobra. Zaczniemy od razu na walce. No serio, zaczynamy tutaj. Ale głupie. Ale, wait. Skrzyniunia. Nie wiem, jakim cudem jej wcześniej nie zauważyłem. Dobra. Okej, moi drodzy, no to nie wiem, czy robić tu cięcie i przywitać się z jakiejś kolejnej fazie walki, czy co, cholera wie w sumie. Nie wiem, dobra. Podejdziemy jeszcze raz, jak teraz zginę, to po prostu, dobra, przyspiesz mi też już szybciej, nie chcę mi się tego oglądać, dawaj. Dobra. Okej, lecimy. Od razu blok. Kurde. Ja pierdzielę, no co się dzieje, no ja w ogóle nie mogę się ruszyć, no. Aha, ja już zginąłem? Zajebioza. Ja pierdzielę. No ta walka jest jakaś przesrana. Dobra, słuchajcie, żebyście nie oglądali ekranu Game Over za każdym razem, jakbym grał normalnie co najmniej w Dark Souls, to zrobimy cięcie po prostu i nie wiem, spotkam się z wami, jak ona będzie miała, nie wiem, końcówkę życia czy coś, bo to tak, to ja mogę się napieprzać pół godziny i nic z tego nie będzie, także... Dobra, mówię, powalczymy sobie, znaczy ja sam z nią sobie powalczę poza nagraniem, po prostu jak już będzie dobrze, to wtedy się z wami przywitam. I had hoped Shadi would keep you from the island, or the towers would finish you off. I even cursed the sword I gave you, and yet you did not die! Why would you do this? I've already told you. I have foreseen my future, to die at your hands. But like you, I've decided to change it! Okej, moi drodzy, przywitałem się teraz z wami, no bo... Bo mam tutaj kolejny etap walki, no i była cutscenka. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda, chociaż no widzicie, że moje życie już jest też już, kurczę, na szwanku, no właśnie, dobra. Okej, tak, takie coś jest bez sensu. Dobra. Ej, co jest do cholery? Czemu tak nie zadziałało? Kurde. Uwaga. Dobra. Trzeba uważać, bo już też piasków nawet nie mam. Dobra, pięknie. Nie, kurde, ostatni piasek, no to nieźle. Nie wiem, czy ja teraz przejdę tą walkę. Dobra. Okej, uwaga. Niech ona sobie wyprowadzi ten swój kombos. Dobra. Okej, pięknie. Ej, księciuniu! Nie, dlaczego? Fuck! No nie, ona już miała końcówkę życia. Ja pierdzielę. Ale mówię, pamiętam, że ta walka jest naprawdę trudna. Dobra, no ale pokazałem wam cutscenkę, która się pojawia mniej więcej w połowie, także no, ja tu robię kolejne cięcie, no i cóż. No przywitam się z wami, jak już ją pewnie ostatecznie rozpierdzielę. Także zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, no ma już dosłownie końcówkę życia, jest to ostatnia faza walki, no i mam po cichu nadzieję, że mi się uda już. Słuchajcie, no, ja mam też co prawda bardzo mało życia, ale ja mam piaski, tak? O kurde, no właśnie. Teraz sobie mogę cofnąć czas, a na Kailina piasków nie ma. Dobra. Okej, pięknie. Księciu, unik od razu. Uwaga. Nie, no przecież blokowałem te ataki, no. Dobra, może w takim razie inaczej. Cofnijmy maksymalnie, jak się tylko da. Dobra. Od razu unik. Dobra. Nie, no przecież zablokowałem ten atak, no kurde. No, ja pierdzielę, jak ona mnie irytuje.
No, kurczę. Ja że przegram zaraz, no. Dobra. Nie o to mi chodziło. Nie. Ja pierdzielę, i ona ma życie, to jest żart. Nie, zaraz mnie ciul tu strzeli. No widzieliście, jej została uchapona, była na strzała. Ja pierdzielę. Co za... Nie mam pytań po prostu. Dobra, kolejne cięcie. Już myślałem, że ją pokonamy teraz. Jest! You are a fool, prince. No matter what you do, you still fail. Just as I have tried, and just as I have failed. I am sorry, Kalina. Must return to the present. Ja pierdzielę, moi drodzy, ale psycha mi siadła ostro, nie? Ja tyle razy walczyłem z tą Kailiną. Mówię, walka nie jest najłatwiejsza, ale... tak, chcę koniecznie zapisać grę w tym momencie, dobra. Także okej, zapis się zrobił. Ja pierdzielę. Despite all the warnings that I would fail, I have vanquished the Empress and prevented the creation of the Sands of Time. I have defeated the Dahaka and fate itself. It's time to find a way off this rock. No, no, no! Co, moi drodzy, jeszcze ucieczka przed Dahaką? No dobra, to uciekamy. Niech będzie, trochę przedłużę. Dobra, lecimy do jakiegoś save pointa i tyle. Ja pierdzielę. Ale masakra jakaś była walka z tą Kailiną, naprawdę. Powiem wam, no było trudno, było trudno. Szybko, szybko. Okej, dalej księciu, szybciej. O kurde, no to nieźle. Czekajcie, bo to nie o to chodzi tutaj. Aha, też źle, ja pierdzielę. To o kij tu chodzi? Ja mam po prostu pobiec? Nie no. Ajaj, czemu to sterowanie czasami tak. Dobra. Okej. Chyba się udało. Co to jest? Widziałem Empress die. She never created the sands. There should be no Dahaka. Excuse me. What has gone wrong? I am the architect of my own destruction. I have been the one to create them.
Travel back through time and change my fate. This mural shows the impossible. But the mask of the Wraith gave me a second chance. There may still be hope. You had your chance to take me. You won't get another. No okej, czyli chyba spadamy, tak? No dobra. To lecimy, moi drodzy. Dojdziemy do jakiegoś save pointa i skończymy już odcinek, bo strasznie się przedłużył. Dobra. Oho! Siema, Dahaka. Dobra, lecimy, lecimy. Okej, okay, jeszcze. Dobra. Zobaczcie, jak już będę trochę mniej mówić, ale powiem wam... Jestem trochę już zrezygnowany po tej walce z Kayleeną, dobra. Teraz musimy rozwalić beciułkę i jump! Dobra, dawaj księciu, nie lecimy. Okej, okay, tutaj. I co, nie przejdzie? Chyba nie przejdzie. Oj, jak ty się Dahaka irytujesz. O kurde, co to było? Dobra. Kurde, czy ja dostanę jakiś zapis za chwilę? Przydałoby się. Nie wiem. Powinienem chyba jakiś dostać, wydaje mi się. Nie, bo nie chcę już przedłużać, moi drodzy. Bo trochę nam się przeciągnęło, nie ma co ukrywać. Kurde. Ja się muszę... O, i tam jest zapis na górze, dobra, okej. No dobrze, tylko co ja mam właściwie teraz zrobić? Jakby... Nie do końca wiem. Co, w sensie tędy się udać? Nie, no to jest przejście zawalone. Chyba, że jakoś... Oho, o kurde. Ciekawe, czy ja zrobiłem dobrze. Mam nadzieję, że tak. No, jeszcze zobaczymy zaraz. O kurde. Chyba tędy. Tak mi przynajmniej kamera sugerowała. A ten rzut kamery jest beznadziejny tutaj, dobra, pięknie. Dawaj, księciuniu, lecimy. Okej, teraz odcinam dość na szybko. Dobra, mamy to. Chyba jeszcze. Dawaj, książę, dobra, pięknie. Jeszcze. Nie, księciuniu, nie. Dobra. Okej. Kurde, ten kąt kamery nie pomaga strasznie, naprawdę. Dobra. Okej, okay, lecimy teraz tędy. Kurde. A ja się kręcę w kółko chyba. Moment. Czy ja tu przypadkiem nie byłem? Nie byłem. Dobra, już myślałem, że się kręcę w kółko. Dobra. O kurde, no to zrobiłem. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Drugi etap za nami. I tu mnie Dahaka już nie złapie, dobra. Ja pierdziele, nie! Bez żartów. Nie, no ile razy jeszcze zginę w tym odcinku? Ja już mam dość, serio. Ja już chcę skończyć, kurde, ja już tu tyle siedzę. Nie wiadomo nad czym tak naprawdę. Ciekawe, gdzie mnie wczyta w zasadzie. Wczytało mnie tutaj, no ale zapisu nie mam. Ja pierdziu. To nieźle, jeszcze mi się miecz połamał. Dobra, to ja tu robię cięcie. Widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, jestem w tym samym miejscu już z powrotem. A ja pitole, ale nie, już mam na dzisiaj dość księciunia, wiecie? W sensie za długi odcinek, zdecydowanie za długi. Ja już bym chciał skończyć, naprawdę. Dobra. Jeszcze też muszę kilka rzeczy ogarnąć.
przed premierą God of War'a na przykład. Dobra. Okej, zjeżdżamy sobie w dół. Tu widzę, mamy skrzynkę, także weźmy ją sobie przy okazji, ale już naprawdę chciałbym zapis, no. Dobra. No i co w zasadzie teraz? Bo nie wiem, mam się tu wspiąć? Nie, tu się jakby nie mogę chwycić. Ewentualnie tutaj, ale to mi też nic nie da. Tu do góry? Też nie. Chyba, że tędy? Też nie, aha. No to super w takim razie. Ej, no co ja mam teraz zrobić? Chyba, że w ten sposób, o. Może tędy na przykład? Nie wiem, księciu się do góry podciągnąć nie chce. Oj, nie, czy to się zawsze... Nie, nie, czy ja mogę coś zrobić raz normalnie? Czy nie mogę? Hm. Nie, tak to co ja mam zrobić teraz? Co, jeszcze raz mam się gonić z dachaką? Nie wiem, tu jest jakaś dziura. Ale to chyba nie. Nie mam pojęcia, co mam zrobić, naprawdę. Jestem pogubiony. Co, znowu tędy? Znowu się z dachaką gonić? Może ja teraz w inną stronę mam się udać po prostu? Nie wiem, kurde, jeszcze mi ktoś dzwoni. Ja już poirytowany jestem, już chcę naprawdę skończyć ten odcinek. No ale dobra, lecimy dalej. Mogę przy tym zapisie skończyć, ale tak wiecie, aha, i teraz chyba tutaj, dobra. Ale wiecie, tak z drugiej strony... No i chyba tędy po prostu, dobra. Ale wiecie, tak z drugiej strony głupio mi było kończyć w momencie, kiedy dachaka nas gonił, nie? Chciałbym zakończyć w jakimś bardziej spokojnym miejscu po prostu. Dobra. Ja mówię, teraz zbytnio nie mam czasu już, no. Dobra. Weźmy ten kamulec. I co? To chyba wszystkie już, co? Tak by się wydawało. Dobra. Okej, księciu, ale ci włosy falują. Dobra, no i faktycznie, możemy się spiąć na górę teraz, dobra. Ja pitulesz. Masakra, naprawdę wiecie, no ja walczyłem się z Kailiną dużo razy, także już ponad godzinę ten odcinek nagrywam, nie? Ja pierdzielę, już naprawdę chciałbym skończyć, no. To nie, sorry, że tak marudzę, ale mówię, no jednak God of War 17 jest która? Już chyba 16 jest, która jest, no 15:30. Chyba nie tędy. Także wiecie. Chyba tutaj. Także chciałbym już po prostu najzwyczajniej w świecie skończyć, no. Dobra. Okej, no i co w związku z tym teraz? Aha, chyba, że po prostu tędy, tak? Myślałem, że coś z tym grobem mamy zrobić. Dobra. Oj, oj, dachaka chyba nie przejdzie, dobra. Okej, moi drodzy. Zapiszmy sobie i to będzie w tym odcinku już na tyle. Strasznie się przedłużyło, sorry. Dobra. Okej, długa droga do domu. No właśnie, moi drodzy, także teraz nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie chyba udać się do domu. Jako księciu do Babilonii wrócić. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Prince of Persia Dusza Wojownika. Kończymy już, bo już za długo, naprawdę. Na razie!